No i mecz ostatni, mecz o wielką stawkę właśnie się rozpoczyna. Co ciekawe, Paweł Tyburski, a właściwie jego brat Piotr Tyburski jest już na ataku, a on był wcześniej środkowym obrońcą. Tak więc widzimy, że taktyka może być inna niż to, co powiedział i nam zapowiedział. Ulfik przy piłce. No zaczęli bardzo spokojnie, ale wydaje mi się, że wszystko pod kontrolą. Wysoki pressing teamu Gola nie robi na razie wrażenia, chociaż to pierwsza strata. Tyburski, brakowało. Jo, nad poprzeczką, ale niewiele. Zorganizowana próba wysokiego pressingu w wykonaniu team Gola, jeżeli chodzi o ekipę Boxdela, to budują akcję od własnej bramki. Będą chcieli wykorzystać to, że Ulfik ma doświadczenie futsalowe i będzie też doskonale grał nogami, aby go właśnie dodać do budowania ataku. Chociaż na początku ich poniosło, widzimy teraz Justka. Podanie i Rafał Pasternak pierwszy raz łapie piłkę i od razu daleki wyrzut. Tego właśnie się spodziewaliśmy. Oj, wielki bok, świetnie Ulfik. Ulfik broni, bardzo dobre przyjęcie. Teraz ślizg, Kubańczyk bezpardonowo wchodzi, jednak udało się wszystko tutaj zatrzymać. Powiem szczerze, że Kubańczyk wszedł, jakby chciał połamać nogi rywalowi. Tak oczywiście nie można. A Piotr Tyburski jest wszędzie, więc muszą mieć go na uwadze, bo był naprawdę przed chwilą blisko. Ale zwróćmy uwagę, że team Boxdela również w taki sposób zareagował po ślizgu. Od razu pojawił się ślizg czajnika, aby pokazać, że nie będą tutaj pękać, że ta walka naprawdę będzie męska, twarda. I to do samego końca jeden i drugi zespół będzie dążył do zwycięstwa. Już widzimy, jaka strategia jest tutaj zastosowana. Boxdel z przodu właśnie będzie szukał tych dogodnych sytuacji. Być może po wybiciach piłki, a być może właśnie... ale teraz uderzenie z daleka. Kubańczyk spróbował, ale piłka odbija się od bandy. Justek do przodu, do Boxdela i potężny włodarz przy piłce. Dobra próba przyjęcia piłki tyłem do bramki. Starał się odegrać ją do jednego z partnerów, konkretnie do Ostrego, ale już kontynuacja Ostry akcji. Zabawił się z Tyburskim, z Kubańczykiem. Czy strzeli? Położył bramkarza, położył meduzę i zatrzymał go Wojtek Gola jak prawdziwy kapitan. Gol! Jednak! Wow, co to była za akcja! Już się wydawało, że jego piękny raj jest zatrzymany. Ale końcowo zdobywa bramkę. Lewa noga Ostrego jest ostra. Wiem, zrobiło się sucho, ale naprawdę do samego końca starał się poszukać uderzenia na bramkę i mu się to udało. Wszystkich poprzewracał, zabawił się jak z dziećmi. Jeszcze między nogami Pasternaka. Tak się zdobywa bramki. No właśnie, może przy strzale troszeczkę pomogła defensywa przeciwnika, ale to jak doprowadził do tej sytuacji, to był majsterszyk. Majsterszyk, fenomenalna akcja Ostrego. Kubańczyk po 2 minutach, 30 sekundach już ciężko dyszy, tak jakby co mi imprezował wczoraj do samego rana. A teraz kontratak, Ostry. Ładnie idzie znowu sam, ale świetnie meduza. No i ostro jest naprawdę i tu mamy przerwanie przez sędziego, to będzie rzut wolny. Ale Kubańczyk się niepotrzebnie kłóci, chociaż miałem wrażenie, że najpierw uderzył w piłkę. Drugi wślizg Kubańczyka, warto zwrócić uwagę na to, że ta piłka została uderzona, ale jednak ten atak miał niesamowitą dynamikę i impet. Sędziowie, piłkarcy zwracają na to uwagę. Kubańczyk jest fanem Realu Madryt. Kogo z Realu Madryt byście porównali do takiej gry? Już go nie ma, przeszedł do Manchesteru United. Casemiro, dokładnie tak, ale musimy tutaj zaznaczyć, że na takiej murawie, że w takich warunkach ślizgi mogą być naprawdę niebezpieczne. Zobaczymy, jak teraz to wygląda. Ostry, świetnie, Pasternak i wybija od razu piłkę jeszcze w locie. Mamy out. Dobrze zaprogramowana ta akcja ze stałego fragmentu gry, bo od razu czajnik, kiedy Ostry uderzał, bieg na drugą piłkę. To jest naprawdę ważny element na tym boisku. Warto zwrócić właśnie na to uwagę. A teraz jeszcze jedna akcja, czajnik i znowu mamy wślizg. Wciąż team Boxdel uderzenie, jednak bezskutecznie. Genialna dwójkowa akcia dwóch byłych piłkarzy Ursusa, Warszawa, Justek czajnika i Ostrego. Podał do sędziego, ale ten zdążył podskoczyć. No podobne w miarę te koszulki kolorystycznie. I teraz Tyburski. Jednak zwykły kibic powiedział mi, że jego ulubiony piłkarz to Kamil Glik i on chce czyścić jak nasz reprezentant w Katarze już za kilka dni. I tak samo stoi na środku obrony i wybija piłki. Na razie faktycznie idzie mu to bardzo dobrze, bo bezbramkowo ze strony właśnie teamu Gola. Zobaczymy jednak, czy to długo potrwa, bo teraz oj! Czy to będzie rzut wolny z bardzo bliskiej odległości? Na to wygląda. Ciekawe, kto będzie uderzał. Do tej pory z dystansu próbował Kubańczyk, czy może jednak Tyburski? Bardzo dobra i dogodna sytuacja do tego, aby spróbować tutaj poszukać okazji bramkowej. Powiem wam szczerze, że tempo tego meczu jest niesamowite, ale jeszcze jak popatrzymy na zaangażowanie i dołożymy wyrównane umiejętności, to naprawdę będziemy widzieli niesamowite widowisko. Ale panowie, pamiętajmy, że tata powiedział Ulfikowi, że nie wpuści żadnej bramki, więc zobaczymy, czy to będzie prawda. Tyburski czy Kubańczyk? Mała sprzeczka. Tyburski pokazuje biegnij na skrzydło, biegnij na skrzydło. Czy uderzy, czy poda? Uderza i super! Albo bank.
bardzo blisko i teraz nie zagrały troszeczkę bandy przeciw, przeszkodziły tak naprawdę teamu gola, żeby zdobyć bramkę. Natomiast nie mamy jeszcze akcji właśnie z odbijaniem, z wykorzystywaniem band. Może teraz. Oj. Justek przytrzyma się bandy. Teraz Kuba. Uderzenie z dystansu i Ulfik. Świetna interwencja. Na dwa razy, ale finalnie piłka w jego rękach uspokaja swoich przeciwników. Mówi spokojnie, spokojnie. Ja to wszystko tak zaplanowałem. Rafał Pastern. Daleki, głęboki wyrzut na Typurskiego, ale zwykły kibic. Niczym inspirowany kamieniem wybija to główką. Teraz lekkie niedogadanie w teamie Boxdel, ale czy uda im się wybić piłkę? Justek! Oj, to nawet zamieniło się w strzał. Mam wrażenie, że Czajnik kompletnie nie radzi sobie z warunkami fizycznymi Typurskiego. On po prostu go gnębi tym, że jest taki wielki i dużo cięższy. Zdecydowanie team Gola jak najszybciej chce przedostać piłkę w obręb pola karnego rywala i tam wykorzystać te swoje mocne warunki fizyczne. Ostry znowu świetnie bawi się ze swoimi silnikami. Trzech zawodników musiało zatrzymywać Ostrego. On ma ten dribbling. Fantastycznie chodzi po boisku. Teraz Typurski stara się tutaj bramkę strzelić z daleka, aczkolwiek byłaby liczona za jeden. Ciekawa wrzutka, ale tam nikogo nie było, więc Ulfik zaczyna od własnej bramki. Podanie do zwykłego kibica. Chwila uspokojenia gry, chociaż teraz przyspieszenie. Piłka po bandzie może się odbić. Szkoda, szkoda, że nie było tam Ostrego, bo może by wykończył tę akcję, bo przynajmniej przyjął od właśnie bandy, by móc coś więcej z tą piłką zrobić. Widzimy, że jeden i drugi bramkarz próbuje jak najszybciej przenieść piłkę na połowę rywala, że liczba zawodników atakujących jest dokładnie po dwóch z jednej i z drugiej strony. Zarówno oj, Ostry... wielki błąd Kubańczyka i Ostry nie trafia, więc duże szczęście Kuby, który raz przeprasza swoich kolegów. Ja może mam wrażenie, że Rafał Pasternak trochę uspokaja tę grę, że widzi, że jego partnerzy są zmęczeni. Zobaczmy, Meduza już ręce na biodrach, Kubańczyk też ciężko dycha, zwykły kibic do przodu. Kuba niedokładny, znowu Czajnik. Boxdel w środku pola, podanie do Ostrego i poprzeczka ratuje drużynę goli. Dużo szczęścia po stronie ekipy Wojtka Goli, ale ta akcja ma swoją kontynuację. Rafał Pasternak ma piłkę pod kontrolą, a konkretnie trzyma ją w rękach i będzie wznawiał grę po raz kolejny. Widzimy powtórkę, było naprawdę blisko. Boxdel! Czy uderzy z dystansu? Próba, ale zablokowana. Oj, i o tym właśnie mówiliśmy, że bracia Tymurscy grają ostro i nikogo nie oszczędzają. Czerwona kartka dla Czajnika! Co się tam stało? Czy będziemy mieli jakąś powtórkę? Naprawdę nie wiadomo. I tylko żółta dla Piotra, czyli to faktycznie Czajnik musiał przesadzić, skoro aż taka decyzja sędziów. Do końca meczu będą grali w osłabieniu, tutaj nie ma zmian. Ciężka sytuacja drużyny Boxdela, zobaczmy. Faktycznie, low kick, Czajnik sprzedał Typurskiemu. Uderzenie bez piłki na wysokości kolan, naprawdę Czajnik się zagotował, to chyba najlepsze określenie. Dokładnie, kto by chciał taką walkę na fejmie, warunki się nie zgadzają. Jestem zaskoczony Czajnika, wiedząc, że bracia Typurscy to po prostu zabijaki na warunki free fightu. Pamiętacie te akcje na początku meczu, tam było kilka starć. Tamte zwarcia już były wcześniej, więc pewnie to miało jakąś swoją kontynuację, ale niesportowe zachowanie, czerwona kartka. Teraz próba strzału, no ten mecz zamienił nam się o 180 stopni, bo mają jednego zawodnika mniej, Team Boxdel, ale prowadzą. Czy uda im się wykorzystać Wojtkowi goli, ależ teraz obrona, tę przewagę. Oj, teraz chyba faul, tak. Jest kolejny rzut wolny, szybkie podanie i Wojtek gola bardzo blisko. Natomiast myślę, że muszą presować. Musi teraz na goli cały czas nacierać, no bo jednak taka przewaga jednego zawodnika na 12 minut do końca to jest duże, ma naprawdę duże znaczenie. Jest to niesamowity handicap, ale po raz kolejny Wojtek gola próbował zaskoczyć Ulfika. Ten stanął na wysokości zadania. Przyznajmy, Ulfik broni naprawdę świetnie. Trzeba powiedzieć, że ten mecz ma historię. Może nie do końca taką, jakbyśmy się spodziewali od samego początku, no ale emocje na pewno są, może nawet troszeczkę za dużo ze strony niektórych zawodników. Teraz jednak drużyna Wojtka goli musi troszeczkę zwiększyć tempo i zdobyć tę bramkę wyrównującą. José Mourinho zawsze powtarzał, że on ćwiczy. Oj, oj! Wypadł przez bandę, zwykły kibic, ten biec na Meduzę. Kubańczyk odpowiada, panowie, panowie, tutaj nie gramy Ligi Mistrzów. Ochrona Fejmewa wkracza. Co tutaj się dzieje? Czuję się, jakby był kolejny dzień w pracy.
Kolejny dzień w biurze, tak byś mógł to nazwać. Emocji jest tutaj naprawdę co niemiara. Umiejętności szybkościowe sprawdzamy u panów ochroniarzy. Są na wysokim poziomie, ale nie o to w futbolu chodzi. Chcemy goli, chcemy akcji, no, chcemy ciekawych sytuacji. Patrzymy tutaj, Meduza bardzo ostro zagrał. Sędzia na razie nie reaguje na to. Natomiast no to możemy zrozumieć, czemu zwykły kibic tak się troszeczkę zagotował. Sędzia podnosi palec, będzie szedł do Meduzy, żółta kartka. Czy gramy dalej? Pamiętajmy, że jedną ze strategii ekipy Boxdela może być teraz osłabienie rywala. Mogą szukać takich zwarć w cudzysłowie, które spowodują, że ktoś wyleci z boiska i ta gra się wtedy wyrówna. Powiem szczerze, że spodziewałem się, że tutaj będzie się działo, ale myślałem, że to właśnie Dyburski czy Meduza będą zaczynali, a tutaj osoby, którym się nie podejrzewał, czyli Czajnik, zwykły kibic, lecą z pięściami, z kopnięciami swoich rywali. Dużo się tutaj dzieje, panie i panowie. No i teraz Wojtek Gola dyryguje całą drużyną, widzi, uśmiecha się, patrzę na niego czasami. On jest chyba spokojny o to, co tutaj się wydarzy. W natarciu oczywiście drużyna Wojtka Goli, ale teraz proszę, ostry! Ostry przechodzi Tuborskiego, Meduzę, a jednak Piotrek opanował piłkę. I teraz Kubańczyk, zablokowany przez Ostrego kolejny raz. Oj, i tutaj chyba będzie żółta kartka albo nawet czerwona. Justek go odpycha, no to był raczej intencjonalny łokieć. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy zobaczyli tu czerwoną kartkę. Było uderzenie łokciem w głowę, i odepchnięcie. Odcinek piersiowy ucierpiał, a Boxdel bawi się w najlepsze. No takie zagrania naprawdę już powinny być zaznaczane przez sędziego. Nawet jeżeli nie czerwoną kartką, to żółta moim zdaniem musi być pokazana, żeby te zachowania troszeczkę temperować. Chcielibyśmy, żeby tutaj piłkarskie emocje rządziły. Tym bardziej pamiętajmy o tym, że Kubańczyk wcześniej miał takie dwa dynamiczne, agresywne ślizgi, więc tego dużego się mu powoli grabi, jeżeli chodzi właśnie o... Uderza i było blisko. Koniec pierwszej połowy. Spokojnie, panowie, uspokajamy tempo. Działo się tu bardzo dużo, niekoniecznie tak jak sobie to wyobrażaliśmy, ale prawda jest taka, że drużyna Boxdela wygrywa 1-0. Jedna czerwona kartka, grają przez to w osłabieniu. Pytanie, jak sobie poradzą z tym w drugiej połowie? No właśnie, kondycja będzie miała tutaj ogromne znaczenie, a utrata jednego zawodnika na tym etapie, nawet jeżeli się prowadzi, może być zabójcza. Ja myślę, że tu ważniejsza jeszcze będzie głowa, aby to przetrwać, aby tę strategię, którą już pokazują, czyli głęboka defensywa, wytrzymać do samego końca, bo przecież na razie, jeszcze na razie wynik dla nich jest korzystny. José Mourinho, zacząłem ten wątek w trakcie meczu, ale było tyle emocji, że nie było kiedy o tym powiedzieć. Niech Państwo zobaczą, przepraszam, jak tutaj kibice doskonale się bawią. Wszyscy razem takich emocji chcemy, jak największych również na piłce nożnej, nie tylko we free fightach, a teraz wróćmy do José Mourinho. José Mourinho powiedział, że w każdym klubie, w którym pracował, zawsze ćwiczył taki właśnie mecz, który będzie się odbywał w osłabieniu. Zawsze tego jednego zawodnika zdejmował w którymś fragmencie treningu, aby się przygotować na to, że taka sytuacja może nastąpić. I pytanie, czy Team Boxdel też to ćwiczył? No, José Mourinho lubi też sam dostać czerwoną kartkę. Natomiast jeżeli chodzi o teraz zawodników teamu Boxdel, to oni sami mogą mieć w głowie, że my musimy teraz pracować za dwóch. My nie możemy dać się złamać. Być może, ja wiem, że to jest wciąż osłabienie, ale zmotywuje ich to jeszcze bardziej do tego, żeby dowieść ten wynik do samego końca. Myślę, że za chwilę zobaczymy powtórki nie tylko tej jednej, jedynej bramki, ale również tych wszystkich spornych sytuacji. Tutaj brutalny ślizg próbował przynajmniej Kubańczyk zastosować i świetna bramka. Niemcy nie najlepsza dzisiaj ze wszystkich w wykonaniu Ostrego. No zabawił się z nimi jak z dziećmi. Piłka jeszcze pomiędzy nogami Rafała Pasternaka trafia do bramki, oczywiście po delikatnym rykoszecie. Ostry będzie pewnie tym piłkarzem, który na swoje barki będzie brał odpowiedzialność za jak najdłuższe utrzymywanie się przy piłce, bo jednak bronić się bez piłki to jedno, ale musisz też mieć momenty, aby tego rywala postraszyć. Oczywiście wszystko może się tutaj zmienić jednym strzałem za dwa punkty. Wtedy zupełnie odwróciłaby się ta karta, którą tutaj mamy. Było dużo dogodnych sytuacji z jednej i z drugiej strony, ale trzeba powiedzieć, Ulfik na razie bardzo dobrze też broni. Dokładnie tak. W tych powtórkach brakowało tylko atomowego low kicka, a tutaj za chwilkę będziemy mogli zacząć już drugą połowę. Jak oni sobie poradzą w osłabieniu? Dziękują teraz fanom za wsparcie. Arena Gliwice skanduje Team Boxdel. Boxdel się motywuje. Boxdel potrzebuje tego wsparcia i jego koledzy. Oni będą starali się ten wynik utrzymać. Wydaje mi się, że teraz najlepszą możliwą taktyką będzie trzy osoby w defensywie. Jedna ta ewentualnie przeszkadzająca z przodu, która może w jakiejś kontrze dojść do piłki, bo sytuacja ich jest naprawdę, no, nieciekawa.
Zobaczymy, czy Bogdel wróci teraz do obrony. Bo w momencie zaczął się cofać do linii pomocy, tam Ostry jednak króluje w ataku. I zaczynamy. To co robi Wojtek Gola? Czemu stoi nie na swojej połowie? Widzimy już korektę w tym ustawieniu. Zwykły jest najbliżej bramki, której broni Ulwik. Następnie Justek Bogdel i Ostry jako wysunięty napastnik zespołu Bogdela. Na spokojnie drużyna Wojtka Goli. Czy przygotowała jakiś plan uderzenia z dystansu za dwa punkty? Ale to nie było w światło bramki, natomiast będą mieli rzut z autu. Dokładnie tak, swojego rady rzut rożny, świetnie podaje Tyburski. Uderzenie Kubańczyka, bardzo ładnie Ulwik, teraz Ostry. Ostry kontra Meduza, Tyburski i Kuba, świetnie Meduza. Jeden przeciwko dwóm obrońcom, nie dał rady Ostry wyprowadzić Bogdel tego. Bogdel przy piłce, rozpędza się, rozpędza. I tracą piłkę i tutaj może być problem, chociaż nie wiem, czy Ostry nie sfaulował Kuby. Sędzia nie reaguje. Uderzenie, ale to było blisko. Świetne uderzenie lewą nogą w wykonaniu Ostrego, proste podbicie, ta stopa usztywniona, naprawdę piłka się przemieszczała niesamowicie szybko i na dobrym pułapie, mogła zaskoczyć. I właśnie teraz mam wrażenie, że to może być właśnie ich taktyka, czyli strzały za dwa punkty, bo gdyby tak się stało, to by naprawdę im bardzo pomogło. Justek walczy z Tyburskim, Tyburski wygrywa, uderzenie tak będzie, ależ teraz od zwykłego kibica. Co to było? I teraz Ostry kontra trzech. Czy przejdzie? Kubańczyk jako pierwszy go zatrzymuje, chociaż tutaj jeszcze problemy. Zwykły kibic i dokładnie Justek. Kubańczyk. Akcja Kubańczyka, czy przejdzie Bogdela? Bogdel zatrzymuje go całą swoją masą. Przeczytał, że będzie próbował zejść na lewą nogę do środka. Zostawił swoją jedną z nóg i właśnie zatrzymał rozpędzonego Kubańczyka. Spore szczęście Bogdela, że po tej stracie piłki nic się takiego nie wydarzyło negatywnego dla jego drużyny. Kuba będzie wrzucał, ma wysokiego Tyburskiego. Sędzia delikatnie poprawia wyrzut, miejsce wyrzutu z autu, uderzenie, ale to był niecelny strzał, więc Ulwik będzie rozpoczynał tę akcję. Ostry już ustawia się na dalekie podanie. Meduza próbował go przepchnąć z para, ale to Ostry będzie przy piłce i gol! Ależ to zrobił Ostry! Dzisiaj rozmawiałem z jego trenerem grup młodzieżowych. Mówił o tym, że wielu trenerów chciało go ustawiać na obronie. On zawsze dążył do tego, żeby grać w ataku. Dzisiaj jest tego potwierdzenie. Drugi gol Ostrego. Najbardziej wysunięty piłkarz teamu Bogdel wykonuje swoje zadanie. Swoje zadanie na dziesiątkę. A przypomnijmy, grają w osłabieniu, mimo to zwiększają swoją przewagę. Kubańczyk, taktyka polega na tym, że on często uderza z dystansu. Czy w końcu mu się uda? Podanie do Kuby. No i teraz są naprawdę w tarapatach. Jeżeli Ostry dalej będzie robił takie zamieszanie, takie naprawdę fenomenalne strzały, no to jest szansa. Ciężko, że piłka ominęła Bogdela. Tyburski. Kuba z dystansu mocno, ale Ulwik nie musiał nawet pnąć. Popatrzcie jednak, z jak dużym respektem traktują umiejętności indywidualne Ostrego. Aż trzech piłkarzy przy nim, trzech piłkarzy na własnej połowie, a przecież grają w przewadze liczebnej. Ja tylko chciałbym zauważyć, że to Ulwik podał tak naprawdę piłkę do Ostrego. Wyrzuty jego są bardzo inteligentne. Stara się zauważyć wolne przestrzenie i tak i właśnie tak wyrzuca piłki. Bardzo i przejmuje Ostry. Czy się uda? Goal! One man show! Trzecia bramka! Nieprawdopodobnie gra nam dzisiaj Ostry. Hat-trick celebruje zdjęciem koszulki. Ja już o tym mówiłem. Ursus Warszawa w przeszłości, Naprzód Brwinów, Polonia Warszawa. To są kluby, w których występował Ostry. Wielu trenerów widziało go w defensywie. Mam nadzieję, że oglądają to dzisiaj. Panowie, zobaczmy. Kosa pokazuje do Wojtka Goli podbieg. Kliknij przycisk. Kliknij superhero. Ale jeszcze tego nie robią. No a jak nie teraz, to kiedy? Potrzebują wsparcia. Paweł, teraz Tyburski! Ale z obrona teraz! Fenomenalny Justek i do komentatorów piłka. Mamy ją oczywiście i wspomniałeś o superbohaterze. Ja już widzę, że i Bartek Urbański jest gotowy, bo pewnie kiedy ten superbohater się pojawi w osobie Kuby Kosyckiego, to zostanie wprowadzony również Bartosz Urbański. Nie wiem, czy dobrą taktyką podjęła drużyna Wojtka Goli. Z tego względu, że powinni chyba jednak Tyburskiego stawić w obronie, żeby grał tam, gdzie jest najlepszy, bo jednak widzimy ogromną dysproporcję. Oj. Wojtek Gola osobiście kładzie swojego przeciwnika, który nastrzelał mu najwięcej bramy. No i to jest naprawdę groźna kolejna sytuacja i zakładam, że to Ostry podejdzie do tego rzutu wolnego, czy nawet rzutu karnego. Wojtek Gola klika przycisk na superhero.
Za chwilę zobaczymy, co się wydarzy. Wspominaliśmy w naszym wstępie, że tu Boxdel miał być Haalandem. Haaland jest tu tylko jeden. To jest ostry. Lewa noga, gole, siła, utrzymanie się przy piłce. Walka nieustępliwa o każdą futbolówkę. Wygląda na to, że dwaj superbohaterzy weszli na boisko. Natomiast mamy jeszcze... Chyba timeout. Timeout, też mi się tak wydaje. I czy to będzie rzut karny, czy to będzie rzut wolny? Oto jest pytanie. Za chwilę się o tym przekonamy, natomiast widzimy tutaj, że strategia to też rzecz podstawowa. Jedni i drudzy szukają najlepszych rozwiązań. Ten mecz ma niesamowite emocje, ale starają się jeszcze zaskoczyć przeciwnika. Tak więc wróćmy do tego. Czy Typurski powinien grać jednak po obronie? Bo widzimy, mimo tego, że miał największą karierę piłkarską ze wszystkich, tutaj nie daje tyle w ofensywie, ile daje ostry swojej drużynie. Zdecydowanie, jak patrzymy na to, że aż trzech piłkarzy jest praktycznie przez cały czas przy ostrym, a on i tak wygrywa te pojedynki, to chyba brakuje tam czystej piłkarskiej jakości. Przydałby się właśnie zawodnik pokroju Tiborego i może on byłby w stanie nieco wzmocnić tę defensywę i wtedy ktoś inny, na przykład Kubańczyk, mógłby się przesunąć bliżej bramki rywala. Czy wy również zauważyliście, że najmniej widocznymi piłkarzami w drużynach są kapitanowie? Trzeba powiedzieć, że faktycznie nie wymieniamy ich za często, chociaż Wojtek Gola przed chwilą spowodował rzut. Właśnie, jaki myślę, rzut? Że nie z tego wolny. Powodu. Myślę, że nie z tego powodu Wojtek Gola chciał być wspominany. Boxdela zbyt często przy piłce również nie widzimy. Mam nadzieję, że to właśnie Bombel będzie wykonywał stały fragment gry. I teraz jest super bohater ze strony Team Boxdel. Już wiemy, że ustawiony został mur, czyli to będzie rzut wolny sprzed pola karnego. Na pewno podejdzie do niego ostry albo odda to super bohaterowi, bo przecież Bartek Urbański to, tak jak już wspominaliśmy, piłkarz z przeszłością, między innymi Wilem, Polonii Warszawa, Legii Warszawa, środkowy pomocnik, ale to ostry ma świetną lewą nogę, może on będzie chciał poszukać czwartego gola. Być może jakieś zagranie właśnie od bandy, zobaczmy. Bur jest bardzo blisko, ciężko będzie z tego uderzyć, ale może jednak. A z tyłu Boxdel, Justek i zwykły kibic, więc dbają o defensywę, oni wiedzą, co mają robić. Ostry, podanie i gol! Co za wejście superhero, natychmiast zdobywa bramkę. Wykorzystali dużą liczbę piłkarzy drużyny przeciwnej, ustawionych w murze. Zagrali ten rzut wolny, rozgrywając go, wystawił piłkę ostry do Bartka Urbańskiego. Pomogła troszeczkę banda, ale piłka znalazła się w siatce. Jak drużyna Wojtka Goli mogła nie przewidzieć takiego rozegrania? Czterech w murze, rozumiem, ale jeden musi kryć przynajmniej zawodnika ofensywnego, a teraz przychodzą od razu do ataku. Kubańczyk do Tyborskiego i Ulfik broni. Rośnie nam tutaj naprawdę gwiazda na bramce. Zamieszanie delikatne. Tak, wrzutka do Koseckiego na główkę zablokowana. Teraz Kubańczyk będzie wykonywał aut. Ma Tyborskiego, ma Koseckiego, ma Meduzę przed polem. Meduza uderza i teraz kontra. Ostry. Przed nim superhero. Kontroluje piłkę. Naprawdę fajnie się to ogląda i mocno, brutalnie Kubańczyk, sędzia, pokazuje rzut wolny. Piłkarze Teamu Gola nie mają innego sposobu, jak sfaulować ostrego. Nie potrafią go zatrzymać. Kuba, przechodząc do tyłu, nadepnął swojego przeciwnika. No i ostry zwija się z bólu. To, że Kubańczyk nie ma jeszcze żółtej karty, to naprawdę jest wielki cud. Pamiętajmy też o tym, że czas leci, a ostry doskonale wie, że trzeba to wykorzystać, że trzeba po prostu w taki sposób zagrać. Jak najbardziej był nadepnięty, ale trzeba się odnaleźć w każdej sytuacji i wyciągnąć z niej jak najwięcej dla siebie. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że przy 0 do 1 stracili jednego zawodnika, mamy 0 do 3, a teraz kolejna fantastyczna szansa. Teraz już widzę troszeczkę lepsze krycie ze strony drużyny Wojtka Goli, ale czy będzie strzał na bramkę? Tak jest. Prawą nogą uderzył ostry, wiemy, że to nie jest jego noga dominująca. Indywidualnie uderza z dystansu, ale nie. Niewiele zabrakło, ta piłka przeleciała tuż obok okienka bramki strzeżonej przez Ulfika. I to koniec superhero, Kosecki musi zejść z boiska, nie zdołał uratować swojej drużyny. Wydaje mi się, że właśnie te poczynania superhero troszeczkę zostały zaburzone przez te mury, przez te wszystkie akcje z wolnymi. Poprzeczka! I teraz Boxdel, co zrobi wielki włodarz? Bawi się z Tymurski!
ale zabawa dobiegła końca. Teraz Tyburski z kontrą, ma w środku Kubańczyka. Jak to rozegrałem, walka jest bardzo ostra, ależ to było niecelne. Wyglądało to też źle, chyba mu nic nie jest, chyba może kontynuować grę, bo kontuzji na szczęście nie ma, ale zobaczmy co dalej. Ostry, jak ostry jest przy piłce, no to widać, że przeciwnicy troszeczkę się boją, ależ uderzenie nawet jego prawą nogą. Zdecydowanie Ostry stara się utrzymać przy piłce jak najdłużej, poszukać pojedynków, niekoniecznie już dążyć do zdobycia bramki. Oczywiście szukał tego strzałem, ale najważniejsze było, że ukradł tyle cennych sekund. Teraz dobre wyjście Ulfika. Kubańczyk, mnóstwo prób w jego wykonaniu, ale żadna nie była celna. I teraz Boxdel samemu, szaleje, ale gubi piłkę. Kuba do Kubańczyka, jeszcze raz i świetnie Ulfik, ależ on nam dzisiaj broni. To jest naprawdę genialny, fenomenalny występ bramkarza drużyny Timo Boxdel. Nie broni! Niemożliwe! On miał rację, pozdrawiamy tatę Ulfika, który przewidział, że on jest na takim poziomie, że nie wpuści tu żadnej bramki. To jest nieprawdopodobne. Taty trzeba zawsze słuchać, ale że posłuchają go piłkarze teamu Gola, nikt chyba tego nie przewidział. Ulfik fenomenalny. O, ale Szostry załamał się z Meduzą. Przeszedł również Kubańczyka i dopiero Wojtek Gola blokuje. Wydaje mi się, że patrząc na zespół Team Gola, jest paru zawodników, którzy po prostu troszeczkę za mało są widoczni. Teraz widzieliśmy próbę takiej wojny bramkarskiej. Ulfik uderzył w kierunku bramki Timu Gola. Z drugiej strony odbyło się to samo, natomiast kontynuujemy grę. 4-0. Ostry ma Boxdela, pokazuje mu się w środku pola. Czy mu poda, czy pójdzie sam? Próbuje sam i świetnie Kubańczyk. Boxdel, zwykły kibic. Trzeba powiedzieć, że sędzia. Zwykłego kibica poczynania w defensywie są naprawdę bardzo dobre, ale teraz Team Gola, no i właśnie troszeczkę brakuje tego zgrania. Ostatnie 30 sekund i Ulfik od bramki. Mieliśmy w tym spotkaniu emocje, mieliśmy ładne trafienia, mieliśmy dużo piłki nożnej. Naprawdę dostaliśmy chyba to, na co czekaliśmy. Dokładnie, no już na spokojnie, wydaje mi się, że każdy już zna rezultat tego spotkania. Może jeszcze nie bramkowy, ostateczny, ale przynajmniej kto wygra to spotkanie. Niesamowity występ. Pamiętajmy, wygrywali 1-0, osłabieni czerwoną kartką, weszli na drugą połowę i strzelili jeszcze 3 bramki i zdecydowanie rozgromili przeciwników. To jest koniec pojedynku wielkich włodarzy Fejmu. Team Boxdel zwycięża. Bąbel pokonuje osobiście Wojtka Gole. Pociąg właśnie Timu Gola odjechał. Był to naprawdę fenomenalny występ Timu Boxdel. To, co pokazał Ostry, zobaczmy, było Kubańczyk tak wściekły, że wybiegł, poszedł prosto do tunelu. Co to był za mecz? Panowie, drodzy państwo, działo się tu naprawdę wszystko. To, co się wydarzyło, Team Boxdel w osłabieniu prawie przez całe spotkanie pokazał, że naprawdę mental top. Bardzo, ale to bardzo mocny mecz, nie tylko właśnie na boisku, ale również w pojedynkach fizycznych. Co najważniejsze, Boxdel i jego drużyna zagrają dzisiaj jeszcze raz. Teraz zobaczymy mecze mieszane na Sword kontra Team X, a potem Boxdel będzie jeszcze raz wychodził na boisko. Posłuchajmy wywiadu właścicielami Fejmu, którzy właśnie zakończyli swoje spotkanie. Słuchajcie, to jest to, za co pokochamy Move Federation. Mecz Team Boxdel, Team Gola. Boxdel poszedł podziękować swoim kibicom. Ze mną Wojtek. Wojtek, 4-0. Graliście praktycznie większość meczu w przewadze, ale nie udało się jednak. Panowie pokazali charakter, a szczególnie Ostry. Muszę przyznać, że ogromny szacunek. Naprawdę wysoki poziom, jak na to, że no nie mamy takiej styczności z piłką, to mega wysoki poziom i myślę, że bohaterem dzisiejszego meczu jest Ulfik, który naprawdę stary wybronił wszystkie bramki, także szacun dla Ulfika i zróbcie hałas. Ogromny szacunek Ulfi. Panowie, Bogze, Ostry, skoro nie ma kapitana twojej drużyny, zaproszę ciebie, słuchaj, wielkie szapoba. Piękny mecz, kilka słów do waszej trybuny, do waszych kibiców. Pozdrawiam Team Goli. I dobrze, Czajnik, żeby się oddał. Tyle chciałem powiedzieć. Dzięki. Boxdel, jak skomentujesz tą ostrą grę swoich rywali? Nie no, ogólnie pięknie się grało. Zajebisty event. W chuj fajna odskocznia. Dzięki dla mojej Żylety! Au! Au!